Grzegorzu, Andrzeju, Januszu, ja was zwracam, proszę was, weźcie się, przyznajcie do błędów, do winy własnej wypowiedzi, jak nie pamiętacie, mu przypomnę, żeście sami mnie, Janek, będziesz miał nowy samochód, będzie. Janusz, ty pojedziesz do Pieszynia, kiedy była droga w Miszewie, przy proboszczu, na przyrodę, gdy chciałem nowy samochód, poświęcenie przy pomniku będzie. I to nie do mnie, ale do siebie. Wy teraz się bicie w piersi, bo wy, Andrzej, ty powiedziałeś, Janek, 9 milion kosztowy, ja będę podnosił mandat. Nigdy tego nie powiedziałem. Powiedziałeś, brawo. Janusz, do byłego burmistrza, 50% masz, 50%. Ja też tak myślę, że to będzie na samochodu. A to chcę powiedzieć, krótko, nie czekaj. A to dobra, przyjdę. I patrzcie. Gdyby był zamknięty samochód, wszystko, to ja bym po waszej stronie był. Z wami bym był, byśmy nie umawiali, byśmy się nie kłócili, to wy się bicie w piersi, bo to byście za mną, nie my. I bardzo proszę o spokój. Nie, że teraz będą wyborcy. Bo jeszcze ci powiem też, żeby strażacka co powiedziała, wy używany, no używany go nie mogę mieć, jak kredytę, czy to do ceny, czy do Bóg, do tamy waszych to? Bardzo, zakończę temat. Panie burmistrzu, z tego co słyszący mi jest wiadomo, to jest okazja zakupu samochodu z dofinansowaniem od nowego roku. Z tego co ja wiem, to jeszcze, no takie obiecanki były już dawno, że fundusz jakiś tutaj na modernizację. Co roku są? Co roku takie były wielkie. A też państwo były. Prawdopodobnie jak samochód jest za 200 tysięcy, za 300 tysięcy, to 100 tysięcy będą dopłacać do tego samochodu. Bo samochody będą do 300 tysięcy i do 400 tysięcy, a to jest samochód, który będzie już posiadał 1000 litrów wody. Te samochody będą w granicy 400 tysięcy i 100 tysięcy budżet państwa czy Urząd Marszałkowski do pracy. I to od nowego roku będzie obowiązywać. Można patrzeć? Nie, nie, ale ja nie wiem. To są komentarze, proszę. To są komentarze, ale ja nie wiem. Bo tak w telewizji tak, słyszą tak, właśnie, że... Tak, takie mają być zasady. Wy nam się by tylko byście chcieli... Ta kwota, która cały czas była zarezerwowana w budżecie w wysokości prawie 500 tysięcy, to było na samochód, więc nie obalaj jakichś, wiesz, wzdłuż, że myśmy byli przeciwko. Tylko jesteśmy przeciwko wydawaniu pieniędzy z takim, wiesz, polotem, jakich nie mamy, a bierzemy kredyt, no to musimy się zastanowić, bo to nie są ani twoje pieniądze, ani moje, ani burmistrza, tylko są... Publiczne pieniądze. Ja nie wiem, to są publiczne pieniądze. Trzeba się zastanowić. Nie? Grzegorzu. Panie, bardzo zamykam dyskusję na temat samochodu. Sami się powiedzieli, pod koniec kadencji panie nowy samochód. I przeszło tu. Było powiedziane, pod koniec kadencji nowy samochód. Po tu przeszło. To nie pamiętacie? Czy zapomnieli? No. A teraz, bardzo proszę pani.